Cześć moi drodzy, z tej strony Erry, a wy oglądacie kolejny odcinek Zagrajmy w Gothic 3. Witam was serdecznie. W tym miejscu skończyłem, ale w międzyczasie podskoczyłem sobie do Redok i tam u maga Sebastiana podszkoliłem moją prastarą wiedzę. Jak widzicie, jest już na takim poziomie, na którym chciałem, to znaczy zainwestowałem wszystkie punkty doświadczenia w ten właśnie atrybut. No i tutaj powalczę sobie na arenie teraz. To wasza arena? Chcesz walczyć, Mora? Kto rządzi miastem? Umbrak jest naszym przywódcą. Ale nie wiem, czy znajdzie dla ciebie czas. Zawsze jest bardzo zajęty. Pozwól mi walczyć na waszej arenie. Idź i walcz. Żarok cię oczekuje. Okej, ostatnio sobie testowałem taką troszkę... No, takie małe oszustwo, powiedzmy. Mianowicie zamierzam grać postacią maga i sprawdziłem, czy tutaj mogę ich troszkę przypalić. I okazało się oczywiście, że mogę. Więc zamierzam tym sposobem tutaj tę walkę wygrać. No, jest to bardzo szybki sposób. No, ale skoro tylko tak można kombinować, to dlaczego nie? Dobra, pobiegnę sobie jeszcze tutaj do tego pomieszczenia, gdzie on był, pozbieram sobie fanty, paczka z bronią, to się zawsze przyda. No i jak widzicie, całkiem przyjemnie się tutaj walczyło z Jarokiem. No i teraz tym sposobem każda walka jest już prosta do wygrania. Dobra walka, Mora. To było dziecinnie proste. Tu akurat się zgadzamy. Dajcie mi dobrego wojownika. Oto Jarol jest dobry. Idź i walcz! Ale zobaczymy, czy jest tak dobry. Aczkolwiek teraz to nikt nie może być na tyle dobry. No i jeśli nie radzicie sobie z tymi walkami, no to możecie oczywiście wykorzystać ten sposób, który ja tutaj proponuję. No bo dzięki temu naprawdę nawet najtrudniejszy przeciwnik na arenie jest tutaj prosty do pokonania. No bardzo ładnie. Ważna rzecz, jeśli pokonamy tego drugiego przeciwnika, to koniecznie udajcie się do jego jaskini. Pozbierajcie rzeczy, a najważniejsza rzecz to... Ach, się muszę szybko napić czegoś. Najważniejsza rzecz tutaj powinien być młot chyba, związany z innym zadaniem. O właśnie, młot Kadoka. Dobra. Pan nic nie zauważył. Bardzo ładnie. Został mi tutaj jeszcze jeden przeciwnik, więc sobie odnowię manę. No i może sobie zjem coś, co mi odnowi życie i manę jednocześnie. No i powalczmy z ostatnim orkiem. Kto jest twoim najlepszym wojownikiem? Ho, 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 zarozumialec! Kochamy tu takich jak ty! Trąbok schrupie twoją czaszkę, jeśli staniesz z nim do walki! Poczekamy, zobaczymy. A niech to! Dobra jesteś, Mora! No, na razie wykazałem się tylko bezczelnością, ale zaraz go pokonamy. Daj mi swojego najlepszego wojownika. Chcesz walczyć z Trąbokiem? Będziesz walczyć z Trąbokiem! Wejdź na arenę! Już na ciebie czeka. Opłaca się oczywiście też inwestować punkty od razu, ponieważ tak to one się w jakiś sposób marnują. Teraz możesz pokazać. No i teraz pokażę. Marnują się dlatego, że jeśli nauczymy się jakichś umiejętności, to wtedy one się, że tak powiem, wliczają. To znaczy, jeśli nauczymy się prastarej wiedzy, to wtedy nasze czary są silniejsze. To nie jest jakaś tam duża różnica, ale zawsze, więc no, opłaca się po prostu te punkty inwestować. No i jak widzicie, tym sposobem walki na arenie stają się aż zbyt proste. To jedna z najlepszych walk, jakie tu widziałem. Znasz się na swoim rzemiośle, Mora. No i quest zakończyliśmy. Dobra, porozmawiam jeszcze tutaj wcześniej ze strażnikiem do górnego miasta. Ciebie to nie obchodzi. Dokąd się wybierasz?
oddać mordo. Jak ma być, tak będzie. Chcę się widzieć z twoim przywódcą. Wpuszczamy tylko tych, którzy cieszą się odpowiednią reputacją w mieście. Ale to ty... Tak właśnie szacunek orków w mieście. To proste. Zrób coś pożytecznego. Dość tu pracy. Jest jedna rzecz, której szczególnie potrzebujemy. Wsparcie. Wsparcie? Rozejrzyj się. Tu są prawie sami ludzie. Orkowie są w zdecydowanej mniejszości. A co jeśli wam pomogę? Ty jesteś morą, jak większość przebywających tu ludzi. Jak ma być, jeśli chcesz pomóc w obronie miasta, powinieneś najpierw podszkolić się w walce. Mogę ci pokazać kilka sztuczek, ale wy, mory, jesteście po prostu zbyt słabe. Potrzebujemy więcej orków. Przydałby się nam kowal. Znajdź nam kowala. Okej, brzmi jak quest. Gdzie najbardziej przydaliby się orkowie? Ręka. Potrzebujemy strażników w obrębie miasta. Jeśli nie będziemy uważać, buntownicy mogą nas w końcu załatwić. No, będzie tak cały czas. Gdzie mogę znaleźć kowala w tym mieście? Przejdź się i porozmawiaj z orkami. Musi być wśród nich ktoś, kto zna się na kowalstwie. Ciebie to nie obchodzi? Nie. Nie wiemy, czy można ci ufać. Jak ma być, tak no będzie. I dobra, teraz oczywiście ja już wiem, gdzie znaleźć tego kowala. No i takim subquestem było znalezienie dla niego młota, ponieważ kowal bez młota to jak żołnierz bez karabinu, czyli niezdatny do wykonywania swojego zawodu. Jesteś z tutejszego młyna? Jestem znikąd, chłopcze. Nie mogłem znaleźć pracy jako kowal, więc tułam się po świecie. Jaki masz problem? Zapodziałem gdzieś mój ukochany młot. Uwierzyłbyś? Zupełnie nie pamiętam, gdzie położyłem to cholerstwo. Jeśli gdzieś zobaczysz mój młot, oddaj mi go, jasne? Gdzie się ostatnio podziewałeś? Poszedłem zobaczyć kuźnię w Sildem. Walczyłem trochę na arenie. No i chyba zgubiłem tam mój młot. Rozumiem. No, ja już wiem, że dokładnie tam go zgubił. Znalazłem twój młot na arenie. To dobrze, chłopcze. Mogę znowu pracować jako kowal. Silden potrzebują kowala. O, doskonale. Nareszcie będę mógł zrobić coś pożytecznego. Hej, jeśli chcesz, wpadnij do mojej kuźni, chłopcze. Będę pamiętał. Dobrze, więc ruszam w drogę. Okej, on rusza w drogę, a ja też wyruszę w drogę, tylko tu zakupię jeszcze wcześniej sobie strzały u asasyna. Pokaż mi swoje towary. I chyba... O, niestety nie ma strzał. Chyba jednak mu pomogę w tym polowaniu na niewolników. Długi miecz, a ja mam chyba miecz asasyna. Dobra, tego się pozbędziemy. Tutaj już reszta zostaje. Co ja tu mam? Długi miecz, miecz asasyna. Bardziej się opłaca. No, długiego miecza nawet nie mogę użyć. Okej, teraz polecę tutaj odszukać niewolników. I tych niewolników zaprowadzę do buntowników. To wtedy wykonam jeden quest. I dodatkowo też porozmawiam z przywódcą buntowników i poproszę go o pomoc. To jest drugi quest, który dostaliśmy od Inoga, czyli buntownika, który ukrywa się w szeregach najemników orków. No i on właśnie nam zlecił takie zadanie, żebyśmy porozmawiali z jego bratem, no i dowiedzieli się, czy przysługują mu jakieś posiłki, tak to ujmijmy. No paskudnie się tutaj rozpadało, niestety pogoda nie sprzyja spacerkom, ale jakoś sobie z tym poradzę. Niewolnicy są w kilku obozach, dokładnie chyba w trzech. Warto wcześniej sobie powybijać zwierzątka, tak jak ja to zrobiłem, ponieważ straszne z nich słabiaki. No i oczywiście warto też wszystkich tych niewolników pozbierać na raz, to znaczy nie latać z nimi tak co chwila, no bo wtedy to po prostu jest strata czasu,
A jeśli wyeliminujemy ich na raz, to będzie po ptokach. Ojojoj, co tu się porobiło? Krwiopijca nas zaraz zaatakuje. No właśnie, właśnie. Ale mam już na tyle dużo życia, że truci z nami nie straszna. A przede wszystkim próbuję tutaj znaleźć tego zbiegłego niewolnika z Silden. No i mamy dwie opcje do wyboru. To znaczy, pierwsza rzecz, możemy go po prostu zabić, to o co nas prosił ten ork. Ale ponieważ ja tutaj współpracuję z buntownikami, to odprowadzę go do buntowników. Nie możesz tu zostać. Zauważyłem. Zabiorę cię stąd. Dobrze. No i okej, pierwszy niewolnik biegnie za nami. Tutaj mamy kolejnych trzech. I jeszcze jeden jest tam gdzieś u góry. Więc ten na razie niech sobie tutaj czeka. Zaczekaj tutaj. Jasne. No i szybko sobie pobiegnę po tego ostatniego. Mówię wam o tym z tego powodu, że gdybyście grali, to możecie być tam niemiło zaskoczeni, że jakiś wam niewolnik został w tyłach, w odwrocie. A tak to zbierzecie wszystkich na raz. Nie przeżyjesz tu zbyt długo. Wiem, ale co innego mogę zrobić? Zabiorę cię stąd. Dobrze. Tak się nagadałem. Mam nadzieję, że ich się da wszystkich na raz zebrać. Jeśli nie, to przełożę to na tak zwane poza antenie, bo nie będę przecież tutaj tracił czasu. Ale chyba da się. Zabiorę cię stąd. Dobrze. No dobra, wygląda na to, że się da. Zabiorę cię gdzie indziej. No dobra, myślałem, że tu uświerknę. Zabiorę cię stąd. Dobrze. Zabiorę cię stąd. Wszystko jest lepsze niż bycie pożartym przez te bestie. Prawda? Zabiorę cię stąd. Dobrze. Nie masz szans, aby tu przeżyć. Masz lepszy pomysł? Jasne, że tak. Zabiorę cię stąd. Dobrze. No i jeśli wszystko mi się zgadza, to teraz piątka niewolników powinna biec za mną. No i dokładnie tak jest, więc sobie tutaj pomykam powolutku. Co prawda, lepiej by było wykonywać ten quest w dzień, ale no tak jak mówiłem, ja tu już wszystkie stworki powybijałem. Tutaj były ścierwojady, na lewo były wargi, więc jeśli byście wbiegli w stado wargów, czy jeśli ja bym wbiegł w stado wargów, no to niewolnicy szybciutko odwaliliby kitę. Gdzie tam się reszta ciołków zablokowała? Oczywiście tutaj NPC się blokują, jak zawsze. Niestety. Chyba, że tylko dwóch może tu za mną biec, ale to by raczej było bez sensu. Więc najpewniej oni gdzieś tutaj stracili ze mną łączność. Dobra. Biegną wszyscy. No po prostu trzeba biec na tyle wolno, żeby tutaj każdy za mną nadążył. Ja się troszkę pośpieszyłem i musiałem wracać. Okej, no i jeszcze na brzegu rzeki, oczywiście standardowo, jak to w każdej części Gothica, są to pielce, które też warto wcześniej wyeliminować, żeby się nie stresować. Do buntowników nie jest daleko, więc spokojnie 5 klonów doprowadzimy. No, po drugiej stronie rzeczki, też troszkę dalej w lesie, były, jak widzicie, rozpruwacze. No, wszystko tutaj wykończyłem. Myślę też, że udam się w stronę Trellis, jeśli nie w tym odcinku, to w następnym. Tam będzie dość sporo questów, które będę miał do wykonania. No i postanowiłem, że na razie nie będę zabijał Kadoka. To jest ten szaman, który mieszka w tym mieście, ponieważ
No, wydaje mi się on całkiem sympatyczny. Budzi też moje skojarzenia z tym szamanem z części pierwszej, z Urszakiem, więc niech sobie jeszcze troszkę tam biedaczek pożyje. Hej, człowieku, czego chcesz? No dobra, tutaj jak widzicie jest obóz malutki buntowników. Niewolnicy cały czas za nami biegną i mamy ich zaprowadzić do jakiegoś Freemana. Gdzie on tutaj się jest, Freeman? Bardzo dobrze. Niech tylko wszystkie ciamajdy tu podbiegną. Okej. Okay. Co tu robisz? Zajmuję się zbiegłymi niewolnikami. Jest ich coraz więcej. Niedługo zabraknie tu dla nich miejsca. No mam nadzieję, że dla tych starczy. Kim są ci uciekinierzy? Ostatnio coraz więcej niewolników ucieka z Silden do okolicznych lasów. Są zdesperowani i nie mają dokąd iść. Pomagam im jak mogę i zapewniam im miejsce do życia. Wszystko jest możliwe. Porozmawiajmy o złocie za zbiegłych niewolników. Wszyscy jesteśmy tu biedni. Mogę ci dać najwyżej 100 złotych monet za osobę. Będzie jeszcze więcej. No zawsze coś. Przyprowadziłem zbiegłego niewolnika. Bardzo dobrze. Się nie wtrącaj. Znajdę dla niego miejsce. Przyprowadziłem zbiegłego niewolnika. Bardzo dobrze. Znajdę dla niego miejsce. Przyprowadziłem zbiegłego niewolnika. Tak będzie cały czas, to nigdy do niczego nie dojdziemy. Mam już 35 punktów reputacji. Jakbyśmy nie mieli dość. No nie, nie gadajcie, że jedna ciamajda się zgubiła. Trzech odprowadziłem, a tutaj jest chyba tylko jeden. Wiem, człowieku, wiem. A nie, dwóch. Przyprowadziłem zbiegłego niewolnika. Bardzo dobrze. Ci znajdę dla niego miejsce. Przyprowadziłem zbiegłego niewolnika. Bardzo dobrze. Znajdę dla niego miejsce. Ten quest opłaca się wykonać dla buntowników głównie z powodu na doświadczenie. Wszystko jest możliwe. No i doświadczenie i reputację dla buntowników. Może lepiej nie zwalniać. Ponieważ wtedy, no jak widzicie, za 5 niewolników dostaje 5 punktów reputacji u buntowników, czyli całkiem sporo. A ona jest oczywiście potrzebna do zakupywania lepszych zbroi. Jak dla mnie to będą szaty maga, które zdobędę dopiero w Vanguardzie, ale już teraz warto się zainteresować doświadczeniem właśnie, reputacją u buntowników, nie doświadczeniem. Jesteś tu przywódcą? A nie wyglądam. Jasne, że jestem przywódcą. Nigdy do niczego nie dojdziemy. Masz tu niezłe zapasy. To towary należące do orków z Silden. Przechwyciliśmy wszystkie dostawy do Nordmaru i wszystko trzymamy tutaj. Pomyśl o tym. Myślałeś kiedyś o podboju Silden? Czy o tym myślałem? Atakowaliśmy warownię orków nie jeden raz. Ale czynimy większe szkody, przechwytując oddziały orków, które próbują przedostać się do Silden. Jakbyśmy nie mieli dość. Jak wygląda sytuacja na przełęczy? Podobno jacyś orkowie znów próbują dostać się z Nordmaru do Silden. Moi zwiadowcy zauważyli na przełęczy grupę orków. Mam nadzieję, że nigdy nie dotrą do celu podróży. Gdy Silden potrzebuje twojej pomocy. Wiem o tym doskonale. Co mam zrobić? Nie mogę opuścić tego miejsca. Idź do mojego brata Inoga i powiedz mu, że to on będzie się musiał od tej pory wszystkim zająć. Pokaż mi swoje towary. No a do tej pory jak to było? Ciężki pancerz buntownika. O, widzicie. 40%, czyli brakuje mi 2 punktów. Okuty hełm z rogami. Czyli lepsza opcja niż to, co mam. I dużo lepsza opcja. No, nieźle, nieźle. Tylko 130 punktów siły. A ja mam siły 117. Czyli brakuje mi 13 punktów. No dość sporo, na razie nie ma co o tym marzyć. Dobra, tam gdzieś w tamtą stronę są orkowie z dostawą. Czy tam się do nich udam? Może się prześpię tutaj gdzieś i spróbuję tą dostawę dla Anoga przechwycić. Szybka drzemka. No i dobra. Teraz sobie biegnę w tamtą stronę. Gdzieś tu też powinny być trolle, z którymi jeszcze nie walczyłem. Znałem, że trolle będą ciekawym przeciwnikiem.
z którym mógłbym powalczyć jakoś tak na antenie. O, i kufry. No, ale z trollami chyba będę walczył za pomocą magii. Ale to dopiero po wyuczeniu się regeneracji many. A póki co, może uda mi się tam tych orków powybijać na przełęczy. Gobliny. Z goblinami. No dobra, już nas tam któryś zauważył. No dobra. Ojej, oj. No dobra, może jednak spróbuję magicznie z nimi zawalczyć. No i dobra, padają jak kaczki. No i widzicie, niestety minusem tego rozwiązania jest to, że już praktycznie nie mam many, ale goblinów się pozbyłem bardzo szybko. Tu jeszcze jakiś goblin. Dobrze, bardzo ładnie. Czy one tu czegoś pilnowały? Chyba niekoniecznie. Oj, 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 co to się porobiło? Dobra. Okej. Udam się może jednak do tych orków, tak troszkę omijając te gobliny, które może gdzieś wykończę poza wizją, poza anteną. No i muszę się chyba zorientować w mapie, ponieważ nie wiem, czy zmieszam do końca słuszną drogą. No dobra, gdzieś w tamtym kierunku powinno być to przejście. Przejście do Nordmaru. I gdzieś tutaj powinni być też orkowie. Nie wiem, czy ich nie ominąłem. Tak mi się coś kojarzy, że ci orkowie powinni być wcześniej. No ale nie słyszałem tutaj żadnych odgłosów rozmowy orków. No nie wiem, gdzie oni się też mogą czaić. Sprawdzę jeszcze tu za tym wzgórzem. No cóż, znalazłem przynajmniej skrzynię i szczaw królewski. Bardzo ważna roślinka dla osób, które chcą ważyć mikstury trwałe. Złamany. Ojojoj. Dobrze. Kufer otwarty. I mam kolejne przejście do Nordmaru. A orków ani widu, ani słychu. No dobra. Tu jest jakiś kolejny kufer chyba. Kolejny kufer. Dobra, otworzę jeszcze ten kufer i powiem wam szczerze, że to będzie wszystko w dzisiejszym odcinku. A postaram się jakoś w międzyczasie znaleźć tych orków. Jak ich znajdę, to zaczniemy właśnie przy nich kolejny odcinek. Pokażę wam na mapce, gdzie to jest. No i pozbędziemy się tych orków, a dostawę zaniesiemy Anogowi. To wszystko w tym odcinku. Dzięki bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!